Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. O to ja! Bridges! Idź na zachód! Idziemy na zachód. No, trzeba jakąś misję zrobić, co? Bo wyjdzie, że się migam. No faktem jest! Po takim pierwszym zachłyśnięciu się tą gierką. Wszystko dopięte na ostatni. Czegoś mi tu brakuje. Ale mimo wszystko chciałbym to skończyć, nie? Hat, narzędzi. Co tu się dzieje? Drabinki. Muszę sobie poprzypominać. Zaczep. Sisi. Okej. Czyli tak, zlecenie numer 4, dostawa środków nanotropowych. Stacja na zachód. Na zachód? A, tutaj. Spalarnia, stacja na zachód. Okej. Nie wiem, to są góry. Rzeki. To co to? Strażnica? No to powiedzmy, że do tej strażnicy. No i tutaj jakoś przez góry spróbujemy, co? Nie wiem, kurde, czy jakąś specjalną drogę wymyślać. A potem to się zobaczy. Czyli jak to jest tutaj? Okej. Okay. A co ja tu w ogóle noszę? To było? Tutaj sprawdź ładunek. Środki anotropowe, no tak. Dostawa środków. 27 kilo tylko. Przyjemnej podróży. Sam. Widzisz tam. Kurde, komp się gotuje. Który? Też tutaj? Możesz jakiś zostawić. Wiadomość, ostrzeżenie. Spłata. A co to jest za znak? Cokolwiek. Czy liderka? Stawianie znaków LB i Y. Aha, to mamy ładnie na hadzie to opisane. Może nie teraz. Nie mam pomysłu na znak. W sumie to możemy się trochę tutaj. Sam. Rozbujać, nie? Najlepszym kurierom zdarza się stracić ładunek. Ale ty jesteś najlepszym z najlepszych. Radzisz sobie tam, gdzie inni polegli. Jeśli napotkasz na drodze opuszczoną przesyłkę, możesz ją wziąć i zanieść do odbiorcy. To łatwiejsze niż się wydaje. Nasze paczki dostają identyfikatory Bridges, żeby łatwo było je namierzyć. Twój odradek ma z kolei skaner, który wykrywa te identyfikatory. Czyli w skrócie, to ustrojstwo na twoim ramieniu będzie ci pomagało znajdować zapodziane przesyłki. To jest ręka? Ręka jakaś. Skamieniała. Kurde, co chwilę te rzeczki. To co to? To będzie ładunek. Porzucony ładunek. I coś tutaj jeszcze by było? Tu też powinniśmy sobie w miarę suchą stopą przejść. Każda paczka to obietnica, którą komuś składa. Jakieś rozmowa motywacyjna w impoście albo na poczcie polskiej. O, tam jest jeszcze paczka. O, tu trochę tego możemy zabrać. Przyjmując, że każdy miał 10 kilo, to damy radę. Nawet mniej. Kondycja, zmęczenie, zredukowanie. Jak tutaj wygląda sprawa na radarze? Gdzie są te moje znaczniki? Tam jest znacznik D.
Jestem ciekaw, co to jest. Czemu tego nie mogę brać? Po co to się zaznacza, jak ja nie mogę tego wziąć? Węzeł stołeczny. No, czas chyba na mapę sobie spojrzeć. Węzeł stołeczny jest za nami. I znacznik D. Zresetujmy to wszystko. No i tak. Może. Cofnijmy się tutaj. Weźmiemy te dwie paczki. Kurde, tak po środku. Potem tu. Co to jest? Thermopilar? Co? Temporal. Tak. I tak. Czyli tam są paczki. Aha, i tam ta druga jest dalej. To nie, to tylko tą jedną wezmę. Mi się nie chce. Dysk z mediami. Wejdę tutaj? Wejdę. Aha, i tutaj takie rzeczy. Dobra, to z buta. I tutaj kondycja spada, okej. Okay. Trzeba będzie monsterka potem sobie wychylić. Próbki roślin. Ułóżmy sobie ten ładunek, chociaż teoretycznie nic na nie ściąga, nie? Ale... Żeby kręgosłup na mnie siadł. No się tutaj przy tej gierce procek się męczy. Trzeba przyznać. Węzeł stołeczny. No weźmy. Kurwa. Pogubili tych paczek. Ludzie są niepoważni. Co jest? Deszcz pada. Sam. Pamiętaj, że długo trwała ekspozycja na temporal. A, to jest temporal. Aha, i tutaj D. I tak sobie może już tutaj wyznaczmy. To jest rzeka. Dobra, to będziemy szukali, co tam się dzieje na tej rzece, żeby ją przejść. Jeśli stanie ci na drodze strome urwisko, albo strome kurwisko, pamiętaj o drabinie, którą ci daliśmy. Koniecznie ją wypróbuj. Chętnie się dowiem, jaki użytek znajdzie dla niej taki stary wyjadacz jak ty. Ale co użyć? Had narzędzi? I o czym on mówił? No bo ja mam jakieś te drabiny i ten hak spinaczkowy, nie? O! Tam jest ikonka. To już by było... Tutaj trzeba by było to użyć. Może się chwilę zastanowić. Co to jest to? Tu drabina, tak? I co jest gdzieś ta drabina? Jak tam sam? W porządku. Tutaj drabina? Hej, ktoś zostawił drabinę? Kurde, ale sam. Miłe. Dam mu lajka. Długotrwała ekspozycja na temporal niszczy pojemniki. Nie stój w deszczu. Nie stój, głupi. Dłużej niż musisz. Drabina. O!
elegancko. Pięknie. O kurde. Jak to się krzyczało? Coś takiego było jakieś. O, ile? 69. Co, ja już te znaczniki wszystkie znaczniki pokonałem. To tak, do tego dojdziemy, do tych paczek. Aha, i tutaj też może ktoś zostawił nawet linkę. Ten hak spinaczkowy. I jakoś tak. W kierunku rzeki. Czyli co? Czyli tutaj. O matko. A jakoś naokoło? Trudno, nie? Trudno będzie naokoło. O, zaczynają się pierwsze problemy. Kurde, tutaj chyba nie wejdę, co? Jasny gwint. Ja pierdzielę. No jakoś tak, tutaj. O kurwa, se nabrałem problemów na grzbiet. Może jakoś to wyrównam. Ale to może niewiele pomóc. Czyli coś takiego. O! Będzie można tutaj jeszcze jakoś wejść. Niby czerwone, ale wchodzę, co? Czy będę miał problem z zejściem? O, jest. Pięknie. Jakieś morze. W morzu kołek. O, co to jest? Granica. Jeszcze trochę. Rozłączono od sieci chiralnej, czyli zasięg sieci chiralnej. Okej. Okay. Aha, i teraz problem z zejściem będzie. Kurwa, to nie mały. No dobrze. Te haki wspinaczkowe, jak to wygląda? Wbić ziemię, stworzyć punkt zaczepienia. Spróbujmy. Że tutaj po prostu zaczep, tak? Może jak najbliżej. I powiedzmy, że tutaj. I co, trzyma tą linę? Nie. No, zobaczymy, jak to będzie. Się nie skurwie. Aha, i tu się metry odliczają. To będzie problem, jak się ta lina okaże za krótka.
O matko. No, od biedy. Ale ostrożnie. Tutaj to jest. Malutkie kroczki. Jak tam sam? W porządku. Jakoś sobie radzę. Aj, rzeka. No to mamy problem teraz. Bo na bank nie przejdę. Drabina jest za krótka. Nawet nie ma co próbować. Kurwa, i tu mi tutaj miota. Mam nadzieję, że to jest to. Punkt docelowy. Pytanie, ile będę musiał naokoło przejść, żeby się przedostać suchą stopą w miarę. Skaner terenu od radka. Co to tak wiszę? Ktoś mi dał lajka? Skaner terenu. Dwa dobrze wokół ciebie. Niebieski, żółty, czerwony. Stopień ryzyka. I oni mi tutaj chcą coś przekazać. Pewnie ostrzegają przed przeprawą przez wodę. Mam takie wrażenie. Czy ja to uniosę? 200 lajków bym dostał, tak? Kurwa. Ile mam teraz? 76. 139. No to nie. Nie no. Sorry. Chciałem pomóc. Ale... Tak nie można. Co to jest? 63. Zapasowe paliwo. Ja pierdolę. Rozładuj. Teraz tym przejściem. Może tutaj jest węziej? Dobra. Aha, bo ty miałem kilka, tak? Że dwie sztuki. To jedno. No. Trochę prowizorka, ale jest. Ale tam jest jeszcze jedno koryto. No to będzie można znaleźć coś. Zapewne, skoro tutaj się udało, to będzie podobnie. Tam są jakieś kamienie. Mały wóz. Aj, żółte. Tak z rozpędu na hama. Daj, skacz. Dobrze. You can do it. O kurwa. Ale nim miota. Ja tu z nim przeżywam. Czy ja dobrze idę? Czy to jest rzeczywiście to? Bo to może być moja projekcja. To jest to. Na zachód od węzła stołecznego.
Ciekawe, czy tu ludzie będą? O kurde. Ale go. Ale nim miota. Co, hymn już grają? Fanfary i te sprawy? Proszę. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator bliżej. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Ładunek zgodny. Dziękuję. Czemu alarm się włączył? O, w końcu zdejmę to z siebie. Zrealizuj dostawę. Na środki nonotropowe na zachód od węzła stołecznego. Dostarczam ładunek. Dziękujemy. To ja dziękuję. Wszyscy odczuliśmy stratę centralnego. Nikt nie wiedział, co to znaczy dla organizacji. Albo dla UCA. Albo dla nas. Dla wszystkich, towarzyszy. Ale oksytocyna pomoże zmniejszyć napięcie. Niedługo. Co oni, to jest jakiś narkotyk? Pokaż. Wspaniale. Jeszcze raz dzięki. Tak, wszystko wygląda tak. W porządku. Na pewno? Wkrótce nasza stacja ruszy z kopyta. I co, to jest podsumowanie już. Pięknie. Awesome. 129 lajków. Poziom więzi 2. Nie rozumiem tego podsumowania. Jest tyle tego na... Jesteś napchane. Zespołu. Gdzie pozostali? Nie ma. Nie żyją. Była rozpróżnia. Niemożliwe. Wszyscy zginęli? I co? Przysłali cię tu samego? Nie, siostrą. Tylko przesyłkę w pół biedy. Kurierzy czasem tu wpadają, ale... Drugi zespół miał przynieść Cupida i podłączyć nas do sieci. Czekaliśmy na pomoc 3 lata. My mamy Cupida. I przysłali jednego gościa. Kurwa, kurwa, kurwa. Powiedz chociaż, że masz coś poza oksy. Mam Mefedron. Co? Serio? Więc to prawda. W końcu ją uruchomili. Tak. Wygląda na to, że zesłali mi cię bogowie. No, na co czekasz? Włącz nas do tej sieci. Będą mieli darmowy necik. Proszę. Jest sieć chiralna. Co to teraz będę mógł robić? Assembler? Assembler teraz pozwala konstruować skrzynki pocztowe? To już nie będę potrzebny. Terminalu nowe opcje. Dostać porzucony ładunek. Przekaż broni sprzęt. Wspólna szafka. Weź ładunek. O kurde. Muszę to przemyśleć. Chiralna, oglądać, korzystać z obiektów innych graczy. Co oni takiego tam mają? George Button. O jakim smaku, George? To naprawdę się dzieje. No. Tak jak obiecała Amelie. W końcu możemy wykonać nasze zadanie. Hej, zmierzasz na zachód? Nie wiem. Wielu ludzi ucieszy się na twój widok. Pewnie skończysz dopiero na wybrzeżu, nie? To znaczy, że poznasz Amelie osobiście. Tak. Oj,
To będzie coś naprawdę... Dobra, nie spuszczaj się, żebyśmy się nie zapędzili w półgodzinną cutscenkę znowu. W każdym razie uważaj na siebie. Dobrze, będę o tobie myślał. Kręci się tam sporo złych ludzi. Koło mojego domu również. Ale tobie nie muszę tego mówić. O! Dzięki, Sam. Podłączając tę stację do sieci chiralnej, zapewniłeś jej bezpośredni kontakt z węzłem stołecznym. Jasne. Co dalej? Na zachód od stacji znajdują się konstrukcje, wzniesione przez poprzednią ekspedycję. Za nimi jest twój następny cel. Węzeł Ty, ale daleko. Leży na brzegu jeziora, powstałego... Dwa razy, kurde. Twoim zadaniem jest połączenie węzła portowego i stołecznego. W tym celu musisz wykorzystać nasze placówki jako dodatkowe punkty orientacyjne. Jakie rzeczy? Są konieczne do ustanowienia stabilnego połączenia ze względu na odległość. W tej sytuacji mówimy o centrum dystrybucji i elektrowni. A gdzie powinieneś udać się najpierw? Zacznij od centrum. I tak trzeba tam dostarczyć pewien ładunek. Zajrzyj do pobliskiego terminala dostaw. No dobrze, to... Dobra robota. To się tutaj przygotujemy. Informacji znajdziesz w terminalu dostaw. W terminalu, tak? Co tu mogę zrobić? Twój sprzęt? Ciężka praca się opłaca. Dzięki zwiększeniu zasięgu sieci możemy ci teraz zaoferować dodatkowe materiały, a także... Co, taki samochód mi dacie? Przydadzą się. Tworzenie sprzętu? Dobrze, ale jeżeli chodzi o zrealizowanie, dostaw porzucony ładunek. Przyniosłeś porzucony ładunek. Możesz go tu przekazać do analizy. Jeżeli gdzieś po drodze jeszcze jakiś znajdziesz, ale uznasz, że nie będziesz mógł go dostarczyć, oddaj go na przechowanie. Będzie sobie bezpiecznie czekał na innego kuriera, który go przejmie. Nawet jeśli przejdzie jeszcze przez kilkanaście par rąk. Aha, czyli nie będę musiał go targać, jeżeli ja mam do węzła stołecznego chyba, z tego co kojarzę, a jadę i idę w innym kierunku, to sobie go tutaj zostawię. I po prostu przeszukiwać szafki, tak? To są te rzeczy, które targałem na grzbiecie. Gdzie tu jest napisane, co to jest? Tu nie ma napisane. A jak brałem, to... Szkoda. Nie, jest napisane, węzeł stołeczny. Wszystko to z węzeł stołeczny, więc albo musiał się wrócić, to dostarczyć, albo po prostu tutaj to zostawię. Bo co, bo za lajki? To bez sensu, żebym się wracał za lajki, nie? To może sobie tak, to pozaznaczam. I w sumie to ja bez ładunku na razie idę na zachód. Może zaraz coś mi dadzą. Dostarczam ładunek. I co, i tak dostaję jakieś lajki, mimo że... Nie, nie dostałem lajki. Ale mimo że... To nie jest to miejsce. Bielizna? Zastawa stołowa? Mój Boże, ja to nosiłem? Dobra. Ładunek powierzony innym graczowi. Teraz... Nick Eston. I teraz, jeżeli ja bym chciał... A, to jest zlecenie, wspólna szafka. Przekaż broń lub sprzęt. Szafki z plotów służą do wymiany ładunków z kurierami. Teraz jeżeli ja bym chciał odebrać, to są te paczki, które zostawiłem? Czy nie? To jest coś innego. Tego w ogóle więcej miałem.
Wspólna szafka. Czy ja komuś coś podrzuciłem, a ktoś od czapy po prostu coś zostawił mi, tak? I to jest tak. Węzeł stołeczny, tak samo. Węzeł stołeczny. Węzeł stołeczny, to wszystko jeszcze jest pouszkadzane. Drabina, zaczep. Dobra, takie buty. To równie dobrze mogę to zostawić, te paczki pod... pod tą szafką, a nie wkładać, tak? Bo mi to mi zniknęło. Ale ja czegoś tutaj... Czy ja wszystko rozumiem? Dobra, i oni tutaj chcą... Przekaż broń lub sprzęt. Aha, i to mogę przekazać. Na razie nic nie przekazuję. I stwórz sprzęt. Assembler, tak? Sam. Tak. Użyj assemblera, żeby zbudować skrzynkę. Czyli muszę assembler budować. Na rozmiar S. 5 kilo czego? Jest? Jest, tak? I... anulowane. Stworzy sprzęt. No i sobie to od razu weźmiemy na plecy. I co, mamy drabiny, zaczep, assembler, drabina, buty. Okej, okay, czyli 19 kilo tylko. Bo drabin ile? Jedną. Nie, dwie. Okej. Okay. I co? I zlecenia. Dostawa rzadkich metali tutaj na zachód. A to jest ta skrzynka. O, to skrzyneczka jest z boku. To słuchajcie, to sobie tam. Sobie to wybierzemy, 300 metrów. Ale to sobie zrobimy osobny, krótki odcineczek. Zawsze będzie więcej. By zbudować skrzynkę, musisz użyć assemblera. Ja go mam, tak? To oczywista. Dobra. Oczywistość. Ale... O! Przerywałem panu, przepraszam. Chuj. Dobra. Trzymaj ta się.